Witam Państwa bardzo serdecznie. Po tym wstępie właściwie powinienem uciec ze strachu, bo ten wstęp no bardzo dla mnie miły, ale postawił przede mną straszne zadanie, któremu nigdy nie sprostam i nikt nigdzie nie sprosta, to znaczy zadanie przetłumaczenia tego, co pokazujemy na galerii, albo dziejów sztuki, albo dziejów myśli o tej sztuce, w taki sposób, żeby wszystko było wyjaśnialne i zrozumiałe. To się nie da. Ja sam mnóstwa rzeczy, które pokazujemy na galerii, nie rozumiem. I w dziejach sztuki, jak też w dziejach teorii sztuki, mnóstwa rzeczy do końca ani wiem, ani rozumiem. Może to dobrze, bo inaczej byłoby strasznie nudne, jakbyśmy już wszystko wiedzieli. Ten wykład, ten odczyt nie jest bezpośrednim komentarzem do zwiedzania naszej nowej galerii. Mówi o tym, co jest, a raczej było w przeszłości, gdzieś w tle. W tle zderzenia i zestawienia, integralnego połączenia rzemiosła artystycznego, stąd w tytule, właściwym tytule, to jest tylko hasło wywoławcze, w tytule jest słowo rękodzieło, z sztukami wysokimi, obrazowymi, takimi jak malarstwo, rzeźba, grafika czy rysunek. Jak już wszyscy wiemy, w grudniu 2015 roku otwarto nową... 16. Oczywiście, że 16. Jakiś chochlik w tyle głowy, bo tak naprawdę ona miała być otwarta znacznie wcześniej, ale problemy techniczne z gablotami spowodowały i z pieniędzmi spowodowały, że musieliśmy niemal o rok przesunąć to otwarcie, no ale otworzyliśmy. Otworzyliśmy nową galerię sztuki dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. To nie ona. W kwietniu 2013 roku z wielką pompą udostępniono publiczności nowe Rijksmuseum w Amsterdamie. W obu, w tej naszej galerii i właśnie w Rijksmuseum, połączono we wspólnej ekspozycji rzemiosło artystyczne oraz tak zwaną sztukę wysoką. Okazy sztuk pięknych. Inaczej sztuk obrazowych, malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku. Można by rzec, że to jakaś nowa narracja ekspozycyjna, gdybyż nie zupełnie inne założenia ekspozycyjne w obu muzeach. Rijksmuseum podejmuje narrację nastawioną na historię narodową, nadzieję nacji niderlandzkiej i holenderskiej. Nasze muzeum, nasza galeria, narrację o społecznych dziejach funkcji sztuki czy sztuk. Niemniej rzeczywiście wspólna jest dla nich sama zasada zrównania rzemiosła artystycznego z dziedziną sztuk obrazowych. Nie wchodząc już tam w opis samych ekspozycji, ani wątpliwości natury ideologicznej lub muzealniczej, jakie one mogą budzić, zwłaszcza nacjonalistyczna opowieść w Rijksmuseum w Amsterdamie, to jest osobny temat, chciałbym zastanowić się pokrótce nad tym, jak dawna teoria sztuki lub szerzej dawne piśmiennictwo o sztuce traktowało współistotność bądź rozdzielność obu zakresów działań artystycznych. A więc z jednej strony sztuki mimetyczno-obrazowej, malarstwo, rzeźba i inne, sztuki ugruntowanej teologicznie, filozoficznie, literacko, humanistyczno-erudycyjnej, intelektualnej, wzniosłej w podejmowanych tematach. Z drugiej strony sztuki manualnej sprawności, rzemieślniczej, rękodzielniczej, sztuki wyrobu przedmiotów, zda się przede wszystkim użytkowych, sztuki technicznej, czyli tak jak się stereotypowo określa tak zwane rzemiosło artystyczne.
Chciałoby się bezczelnie zgoła napisać nowe dzieje myśli o sztuce i stworzyć nowy schemat historyczny, paradygmat historyczny, w którym obaliłoby się tradycyjną wszechwładzę owych sztuk pięknych nad owym rzemiosłem artystycznym. Przemodelować wizję piśmiennictwa artystycznego i teorii sztuki intelektualno-konceptywnej i takiej ufilozoficznionej, jaką w kolejnych syntezach, podręcznikach i antologiach wytworzyły pokolenia badaczy. Od Juliusa von Schlossera przez Jana Białostockiego, Moshe Barasza, Goetza Pochata, Ulricha Pfisterera, po autorów tutaj przywołanej kilkutomowej komentowanej antologii tekstów wydanej na przełomie wieków. Wydobyć rękodzielność, by ukuć taki oto neologizm, rękodzielność dawnej sztuki z historycznych o niej wypowiedzi, a zatem wydobyć obrazowość i tematyczną wzniosłość, godność w tradycyjnie pojmowanym rzemiośle artystycznym. Oczywiście w ramach tego krótkiego odczytu nie zdołam choćby pobieżnie naszkicować całości problemu. To jest rzecz na osobną książkę, ale warto uchwycić chyba kilka węzłowych kwestii, kilka historycznych momentów. Rozdział między sztukami obrazowymi i wysokimi, a rzemieślniczymi, niskimi, dokonywał się długo, w wielu etapach i nigdy nie był specjalnie ostry. Radykalne rozdzielenie przyniósł dopiero przełom wieków XVIII i XIX, kiedy to sformułowano pojęcie sztuk pięknych, de beaux-arts, obowiązujące w kręgach Akademii, Akademii Francuskiej. Przedtem wszakże oczywistością była z jednej strony konieczność sprawności manualnej w sztukach obrazowych, z drugiej zaś potrzeba obrazowego i wykoncypowanego programowania wybitnych dzieł rzemiosła artystycznego, zwłaszcza złotnictwa i tapisernictwa. Kto i co do owego rozdziału na rękodzielną sztukę rzemiosła artystycznego i tę wzniosłą, wysoką sztukę malarstwa, rzeźby, grafiki, kto zatem i co do tego rozdziału się przyczyniło? Kto zawinił, moglibyśmy spytać. Winnych wymienię tylko pokrótce. Pierwszym był bodaj Arystoteles, który po pierwsze zideologizował i utrwalił koncepcję mimesis, naśladowania natury, sztuk naśladowczych, a więc obrazowych, różnych od innych, użytkowych, rzemieślniczych, jak on to mówił, technai, stąd słowo technika. A po drugie Arystoteles wpludł je, te wzniosłe sztuki przedstawiające, w teorię retoryki, czyniąc naśladowcze wizerunki odpowiednikami słów, słów mowy, przez co będą one później zmuszone wchodzić w ustawiczny i jałowy spór o prymat poezji oraz malarstwa i rzeźby w mimetycznej reprezentacji natury, w przedstawianiu świata. Rozpoczął się wielowiekowy proces logoizacji, czyli takiego na siłę tłumaczenia obrazu przez słowo i racjonalizacji teorii sztuk obrazowych. Mimetyczno-retoryczna koncepcja poezji, dramatu, muzyki, malarstwa i rzeźby odłożyła się ponurym cieniem na statusie innych rękodzielniczych dziedzin w epokach helenistycznej, rzymskiej, średniowiecznej i nowożytnej. Drugim winowajcą stał się u progu nowożytności Leon Battista Alberti. Owładnięty przymusem antykizacji, nadał teorii sztuki
zasadę racjonalności, systemowej kategoryzacji, kategoryzacji wedle słownych reguł oraz retorycznego wysłowienia, literackości. Sztuka miała być literacka. Trzecim sprawcą już w czasach najnowszych był Erwin Panofsky, wielki historyk sztuki. Z jego, powiedzielibyśmy, szlagierem naukowym, rozprawą Idea z 1924 roku, która narzuciła kolejnym badaczom taki właśnie pojęciowy, słowny model dziejów sztuki, myśli o sztuce. Wcześniej wszakże kolejnymi winowajcami rozdzielenia rzemiosł od wzniosłej sztuki byli pospołu Marcianus Capella i Cassiodor, kodyfikatorzy systemu sztuk wyzwolonych, czyli umysłowych, i mechanicznych, czyli rękodzielniczych. Winę za rozdział sztuk ponosi też chrześcijański, średniowieczny dyskurs o świętych obrazach i cudownych wizerunkach. Owe acheiropoietos, obrazy nie ręką ludzką uczynione, w cudowny sposób powstały, opisywane były już przez antyczną literaturę z gatunku ekfrazis, jak na przykład opis cudownej czy cudownie wytworzonej tarczy Achillesa w Iliadzie, wykonanej i zesłanej na ziemię przez Hefajstosa. Tyle że acheiropoietos, te średniowieczne, sięgać miały do boskiego źródła podobieństwa, podczas gdy cudowne dzieła z antycznej ekfrazis do boskiego kunsztu. Winowajcami byli także autorzy polemiczno-ideowych tekstów w okresach ikonoklazmów, obrazobórstwa bizantyńskiego, późnośredniowiecznego czy nowożytnego. Przenosili oni teorię obrazowania w sferę słów, w sferę polemiki słownej, polemiki pojęciowej. Traktowali obrazy i rzeźby jako niecne zastępniki osób boskich lub świętych, albo ewentualnie jako cnych pośredników kultu, ale zawsze jako tylko reprezentację boskiego logosu, słowa sprawczego. Kunszt materialnego wykonania był dla nich tym, co odwodzi od Boga i od świętości, oddając cześć kamieniom i drewnom. Zwolennicy obrazów czczą nie bogów, lecz sztukę rzeźbiarza. Jeśli zaś posągi w ogóle nadają się, by je podziwiać, to należałoby się odnosić z uznaniem do sztuki wykształconego twórcy, bo nie tworzywo sztuce, lecz sztuka tworzywu nadaje kształt i boskość. Pisał, jak widać, pojednawczo w tym sporze święty Atanazy w swojej Oratio Progenites. W nowożytnej odsłonie sporu, gdy Hieronimus Emser, choć zwolennik kultu obrazowego i zagorzały przeciwnik ikonoklastycznego rygoryzmu, przestrzegał przed zwodniczą magią ozdobności, wyszukania form, kunsztowności obrazów religijnych, to Thomas More, również broniący obrazów w swoim dialogu o herezjach z 1529 roku, doceniał w nich właśnie maestrię wykonania, ale tylko dlatego, że wzmagała ich rolę, rolę owych obrazów, jako przekaźników Bożego Słowa. Zacznijmy może od późnego średniowiecza i początków nowożytności, ten nasz krótki i, podkreślam, wyrywkowy przegląd. Stereotyp rzemieślniczego średniowiecza, przeciwstawianego koncepcyjnej, mimetycznej sztuce renesansu, nie jest całkiem słuszny. Myśl filozoficzno-teologiczna, odpowiedzmy Jana Szkota Eriugeny po Mikołaja Skuzy, traktowała sztukę jako dostarczycielkę materialnych tłumaczeń świętych słów i objawień, a więc traktowała logoistycznie, słownie. Z kolei w
tekstach bardziej technicznych, podręcznikach technologicznych, umowach zleceń na dzieła i tak dalej, kunszt rzemieślniczy nie odgrywał wcale wielkiej roli. Zachowane kontrakty na obrazy i rzeźby późnego średniowiecza świadczą dowodnie, że wycena wartości dzieła dokonywana była wedle jakości materiału i użytych kruszców, pigmentów, barwników, gatunków kamienia, według rozmiarów dzieła, godności jego tematu oraz terminowości i szybkości pracy artysty. O sumienności i sprawności pracy, o kunszcie wykonawczym mówi się tam rzadko i zdawkowo. Pewnie były oczywistym wymogiem. Antonino, arcybiskup Florencji, podaje natomiast, że malarze żądają, by wynagradzać ich nie tylko w stosunku do ilości włożonej pracy, ale raczej w stosunku do ich zaangażowania i biegłości w rzemiośle. Czyli płacić nie za czas pracy, lecz za artystyczną jakość dzieła, za biegłość techniczną i artystyczną. Jeszcze potem, wieki później, Francisco de Holanda w swoich dialogach rzymskich z 1548 roku będzie czuł się zobowiązany zaznaczyć z naciskiem, że utworów nie należy oceniać podług długości zmarnowanego, w sensie poświęconego na nie czasu wykonania, lecz podług wartości i zdolności ręki, która je wykonała. Rzecz to dobra, pracować prędko i sprawnie. Największą wszakże wadą jest licho robić. No, ale jeszcze Dürer, Albrecht Dürer, ciut wcześniej, w 1505 roku, przebywając w Wenecji, chwalić się będzie błyskawicznym tempem pracy nad Chrystusem wśród mędrców żydowskich, do jakiego nie byliby zdolni jego konkurenci włoscy, podając, że było to dzieło ledwie 5 dni, opus Quinque Dierum. Jak kwestia kunsztu wygląda w humanistycznym, wczesnym piśmiennictwie o sztuce? Humaniści, szukając nieco kurczowo, jeśli nawet nie kompulsywnie, szukając we współczesnej i dawnej sztuce konceptualności, intelektualizmu, teorematów, zarazem operowali językiem znanych sobie artystów. Więc i w ich tekstach wychodziły niejako podskórnie znamienne słówka. Łatwość, biegłość, szybkość w pracy, zamiłowanie w trudnościach sztuki, kunszt w ich pokonywaniu. Nasycony jest nimi choćby znany tekst poety Christophora Landina o artystach wczesnego renesansu florenckiego z komentarza do Boskiej Komedii Dantego z 1481 roku. Skądinąd, konstruujący teoretyczny model rozumowej sztuki dążącej do antycznej mimesis, naśladowania, osiągającej iluzję życia, żywość, uchwycenie życia, vivacita, racjonalnej w kompozycji, opartej na matematycznej wiedzy perspektywicznej i nauce o proporcjach. Ale i tak za tą racjonalnością, pojęciowością te słówka, tak znamienne, tkwią ujawniają się. Gdy zaś matematyk Luca Pacioli w traktacie o boskiej proporcji, choć rozwodził się tam obszernie o geometrycznej naukowości sztuk jako podstawy mimesis, to pisząc o Leonardzie i jego ostatniej wieczerzy, nie był w stanie pominąć krótkiej, podsumowującej uwagi o tym, że wszystko, co tam dobre, wdzięk postaci, rysunek figur, proporcje, kompozycja pus i gestów, dająca właśnie efekt żywości, zdaje się, że tylko im oddechu brakuje, moc pobudzania pobożności, że wszystko to ukazał nasz Leonardo swą cudownie subtelną ręką. Czyli bez wyrafinowanego kunsztu ani rusz.
tyle humaniści, pisarze, a co na to artyści? Artyści, którzy sami zajmowali się teorią, no a rzecz jasna zajmować się musieli manualną praktyką. Albrecht Dürer, wyrosły z północnej tradycji cechowo-warsztatowej rzemieślnik, pełen kompleksów niższości wobec mistrzów włoskich, cierpiący na kompulsję dowodzenia, iż jest wolnym artystą, że jest humanistą i niemieckim gentiluomo. Ten Albrecht Dürer poświęca swe traktaty wydane między 1525 a 1828 rokiem konstruowaniu modelu sztuki jako nauki, wiedzy o proporcjach i perspektywie, pozwalającej wyrwać naturze boskie tajemnice i odkrywać mechanizm rządzący przyrodą. Za wszelką cenę chce uczynić swą dziedzinę teoretyczną, konceptualną, intelektualną. Kunst to dla niego czysta wiedza. To, co Arystoteles, a po nim Witruwiusz już nazywali słówkiem doktryna. Ale ta czysta wiedza nie wystarcza. W słynnej triadzie pojęć Kunst, Gewalt i Brauch dochodzą do niej właśnie Gewalt, natchnienie występujące u wybranych, obdarzonych szczególnym talentem jednostek, już u Arystotelesa i Witruwiusza występowało podobne pojęcie natura, naturalny talent, oraz brauch, praktyka, wzmagana przez pilne ćwiczenie, fleiß, coś, co Arystoteles i Witruwiusz nazywali exercitatio, ćwiczenie, i usus, praktyka. Każdy z tych wymogów dobrej sztuki jest niby równorzędny, ale też wypowiedzi stricte teoretyczne, tak zwany ekskurs estetyczny, zawarty w traktacie Cztery Księgi o proporcjach ludzkich z 1528 roku. Te właśnie wypowiedzi stricte teoretyczne giną w masie tekstów, które nazwalibyśmy raczej technicznymi. O miernictwie, o obliczaniu proporcji, wytyczaniu perspektywy. Te bowiem, choć mają być dowodem na matematyczny scjentyzm sztuki, w istocie służą praktyce malarza. Owe pomiarowe manuale, precyzyjne instrukcje wyznaczania perspektywy, opisy aparatów do jej wykreślania, ramek z kratownicami i siatkami nici, różnych przeźroczystych przesłon, schematy szczegółowych proporcji różnych typów ciał itd. mają standardyzować działania ręki artysty, być jej pomocnym narzędziem. A wszystkie one konstruowane są z drobiazgowością omalże obsesyjną. Zda się w rozpaczliwej nadziei, że za sprawą magicznej zgoła mechaniki uczynią sztukę normatywną nauką. Cóż, kiedy efekt jest właściwie odwrotny. Techniczność, praktyka, doświadczalna manualność, to, co buduje brauch, podporządkowują sobie teoretyzowaną naukowość, kunst, doktrynę. Ostatecznie celem jest bowiem praktyczne wykonanie obrazu, a teoria jest tego tylko podstawą. Na podstawie właściwego rozumienia, czyli tej wiedzy teoretycznej, owej kunst, dochodzi się do dobrej praktyki, brauch, pisze Dürer. Całe zresztą nasze wyobrażenie o poglądach Dürera, nadmiarowo obudowującego praktykę teorią, naukowością, jest fałszywe. Zapominamy, że w zarysowanym około 1508 roku projekcie traktatu o malarstwie, ostatecznie nigdy nie napisanego i nie wydanego, zakładał on, że tom pierwszy poświęcony będzie kształceniu i wychowaniu młodego malarza. Tom drugi zaś będzie zawierał trzy części. Pierwsza o swobodzie w malowaniu. Druga o wymiarach ludzi i budynków. I o postępowaniu artysty oraz jego talencie.
Czyli o ile zamierzone partie teoretyczne tego tomu drugiego o proporcjach, perspektywie, miernictwie wydał Dürer w końcu w traktatach Pouczenie o mierzeniu, Pouczenie o obwarowaniach, Cztery księgi o proporcjach, o tyle nie napisana została i nieopublikowana część o owej swobodzie w malowaniu, Brauch, sprawności technicznej i wykonawczej, kunszcie artysty. A Brauch w istocie panuje nad kunst, nad tą teoretycznością sztuki. Albrecht dobrze to wie, choć przyznać się do tego jest mu niesporo. Pisze w końcu w traktacie z 1528 roku, że w ustaleniu idealnych proporcji ludzie szukają rozmaitych dróg. A skoro pozostajemy w stanie takiego obłądzenia, nie umiem opisać w sposób pewny i ostateczny, jaka proporcja zbliża się do zupełnego piękna. Czy zatem, pisze Dürer, mamy zupełnie zrezygnować z nauki? Na tak bydlęce rozumowanie się nie godzimy. Poza jednak nauką geometrii potrzebna jest, uwaga, pilna uwaga i wielka praca. Części twarzy i ciała trzeba rysować troskliwie, uważnie i starannie, jak najczyściej i najsumiennie. Konieczna jest wprawa, bo ten, kto rysuje proporcje niewprawną ręką, psuje to, co powinien robić. I dalej. Kto na podstawie właściwego rozumienia, czyli tej wiedzy teoretycznej, kunst, doszedł do dobrej praktyki, doskonale może wykonać coś dobrego zupełnie bez modela. I choć studiowanie z natury jest wielce zalecane, zdarza się, że ktoś przez wielkie doświadczenie i długotrwałą pilną wprawę zyskuje taką pewność, iż opierając się wyłącznie na tej uzyskanej z dużym trudem wiedzy, stworzyć może lepsze dzieło bez modela niż inny wzorujący się na wielu żywych ludziach. Ostatecznie ekskurs estetyczny Dürera kończy się znamienną konstatacją oczywistości. Rozumienie musi powiększać się wraz z praktyką, a żeby ręka mogła czynić to, czego zapragnie wola kierowana przez rozum. Tak wzrasta z czasem pewność wiedzy o sztuce i praktyce, czyli kunst i Brauch. Jedna bez drugiej jest niczym. Jak nie ma swobody bez wiedzy o sztuce, tak i wiedza o sztuce nie ujawnia się bez praktyki. Sprawność zwalnia cię z długiego namysłu, bo twoja wiedza jest pełna. Za dużo, tak. Przepraszam, coś źle przepisałem. W każdym razie jawna jest tutaj intencja bazowania wszystkiego na praktyce, na kunszcie ręki, prawda? To coś, co my, interpretatorzy myśli Dürera, zlekceważyliśmy po prostu, kładąc akcent na tym, co naukowe, konceptualne, intelektualne. Na tej stronie teoretycznej, podczas gdy Dürer ustawicznie odnosi się do praktyki, do praktyczności zastosowania teoretycznej wiedzy. A gdy już nauczyłeś się dobrze dokonywać pomiaru i zdobyłeś zrozumienie wraz z praktyczną wprawą, także możesz działać ze swobodną pewnością ręki, i umiesz każdą rzecz wykonać w sposób właściwy, wówczas nie ma już stałej konieczności, by wszystko zawsze mierzyć, naukowo mierzyć. Bo zyskana przez ciebie wiedza o sztuce daje ci dobrą miarę w oku, a wprawna ręka jest ci posłuszna. Tak sprzężone zostają pojęcia sprawności ręki i takiego naturalnego osądu oka. Coś, co Włosi nazwą
tym czasie giudizio dell'occhio. Oko zaś w oglądanych rzeczach szuka znamion kunsztu. Dürer podróżuje do Włoch w latach 1505-507 i podróżuje po Niderlandach w latach 1520-1521 i cóż tam widzi? W Italii właściwie nic. Poza rozczarowującą zawiścią miejscowych malarzy, którzy okazali się wcale nie być wytwornymi gentiluomini i poza własnymi dziełami, jakie tam namalował, takie jak Święto Różańcowe, czy właśnie pokazywany wcześniej już 12-letni Chrystus wśród męców żydowskich. O tych obrazach pisze własny. Wychwala je za co? Za sprawność i szybkość wykonania, za kunszt właśnie. I tak Chrystusa nazywa, mówiliśmy o tym, opus quinquedierum, dziełem ledwie pięciu dni pracy, a Święto Różańcowe jest chwalone, pisze Dürer, przez samych Wenecjan za operowanie farbami i kolorami. Za to w Niderlandach jego oko cieszą, cytuję, najwspanialsze empory z kamiennym masferkiem, jakie kiedykolwiek widziałem. Chodzi tu o te, które widział w kolegiacie świętej Guduli i Michała w Antwerpii. Cieszy jego oko przepyszny obraz Jana. Wiemy, że to chodzi o Jana van Eycka w Gandawie, czyli poliptyk baranka eucharystycznego. A nade wszystko cieszą go rzeczy przywiezione królowi hiszpańskiemu, z nowego, złotego kraju. Słońce całe ze złota, księżyc zupełnie srebrny, broń, pancerze, strzelby, niezwykłe tarcze, dziwne stroje, przecudne kunsztowne przedmioty. Nic nigdy nie uradowało tak mojego serca. Nie umiem wypowiedzieć, co wówczas przeżyłem. A przecież Dürer zawsze stara się wszystko wypowiedzieć i steoretyzować. Czyli ten kunszt jest dla niego tu najistotniejszym doznaniem. Uczony prawnik, znawca filozofii i literat, członek Akademii Florenckiej, Benedetto Varchi, przeprowadził w latach 1546-1549 ankietę wśród renomowanych artystów. Ankietę na temat pierwszeństwa sztuk, malarstwa i rzeźb. Tak zwany motyw paragona. Na jego list odpowiadali między innymi Giorgio Vasari, Agnolo Bronzino, Francesco da San Gallo, Benvenuto Cellini, Jacopo Pontormo i sam Michał Anioł. Widać, że ich elaboraty w odpowiedzi na tę ankietę są wymuszone. Teoretyzacja nie jest ich domeną. Przywoływane przez nich argumenty na rzecz jednej bądź drugiej sztuki, która wyższa, która lepsza, są konwencjonalne i banalne, odnosząc się do zdolności w mimetycznym odwzorowywaniu świata. W malarstwie dzięki barwom, w rzeźbie za sprawą wolumenu, trójwymiarowości. No, zionie nudą. Dopiero Pontormo i Michał Anioł wprowadzają jakiś nerw do tej debaty. Pontormo, jak widać po jego dzienniku z lat 1554-56, dzienniku wypełnionym informacjami o tym, co jadł i jak się po tym czuł. Raz kurczaka i cielęcinę i miał się po tym dobrze. Kiedy indziej głowiznę jagnięcą i było mu słabo. Dziwnego. Raz kapustę i omlet, o dziwo, bez niedomagań trawiennych. A innego znów dnia, nie wiadomo już po czym, cierpiał na bóle kisze. To jest główna treść tego dziennika. Otóż ten Pontormo był człowiekiem wrażliwym, no wrażliwym, ale raczej żołądkowo. Nie trapiły go pytania z dziedziny teorii. Nie był towarzyski ani skłonny do dysput o sztuce.
mizantrop i hipochondryk, zamknięty w domu. Wychylał zeń tylko, by malować freski w kościele San Lorenzo. Mamy taki tekścik krótki. W czwartek był wiatr i zimno, więc siedziałem w domu. W niedzielę pukał Bronzino, a potem Daniele da Voltera. Nie wiem, czego chcieli, bo im nie otworzył. I oto nieoczekiwanie ów mistrz przewodu trawiennego okazuje się cennym dyskutantem. Rozważa wspólnotę sztuk, a nie różnice. To co wspólne. Łączy je, te wszystkie sztuki, malarstwo, rzeźbę, subtelne disegno, któremu podlegają wszelkie inne prawidła sztuki. Subtelny rysunek. Lecz disegno domaga się spełnienia, czyli wykonawstwa w określonych materiach. Rzeźba w marmurze i innych gatunkach kamienia, brązie, stiuku, drewnie, glinie. A malowidło na świeżym tynku, alfresco, w farbach olejnych, temperowych, klejowych. A za każdym razem liczy się wielkie doświadczenie, osobisty wysiłek, mozuł sztuki. Skądinąd rzeźbiarzowi dający tężyznę fizyczną i zdrowie, a malarzowi wyczerpanie psychiczne i złą kompleksję, powiada hipochondryk Pontormo. A w przypadku malarza liczy się zwłaszcza duża praktyka w posługiwaniu się wieloma kolorami, farbami, tak by wiedzieć, jakie jest ich działanie, jak się je miesza na różne sposoby. To zaś daje malarzowi ową szczególną umiejętność poprawiania natury, zuchwałość i odwagę przewyższania natury. Na płaskiej powierzchni odtwarza on człowieka, jego duszę i jego życie, tak jak go stworzył Bóg. Malarz odtwarza kunsztowne, cudowne i boskie dzieło stworzenia. Bóg sam z jego mocą kreacji staje się wzorcem dla malarza, o czym pisał już dawniej Leonardo da Vinci. Ale wizja owego Deus Artifex, Boga artysty, zbudowana na kategorii wykonawczego kunsztu, jest nowa i jest pojęciowo odwrotna wobec konwencjonalnej formuły pochwalnej Artifex Divinus, boski artysta, wprowadzonej przez Leonarda, stosowanej na przykład przez Vasariego wobec Michała Anioła, a przez pisarzy weneckich wobec Tycjana. To Bóg sam jest artystą, mistrzowskim rzemieślnikiem. A nie artysta jawi się drugim Bogiem. On jeno w ziemskim swym kunszcie czerpie inspirację z boskiej twórczości, z boskiego kunsztu. Ostatni korespondent, maestro Buonarroti, najbezczelniej w świecie zbywa uczonego męża, tego, który rozesłał ankietę. Cały ten spór to zawracanie głowy, stwierdza. Nie warto nań tracić czasu. Lepiej go zużytkować na praktykę, na wykonywanie posągów. A rzeźba, powiada Michał Anioł, drogi Messer Benedetto, jak już od Pliniusza wiadomo, to po prostu to, co się wykonuje siłą, ujmując siłą materii, a to, co się robi, dokładając jej, to malarstwo. Definicja sprowadza się do samej techniki wykonawczej i do umiejętności operowania materiałem. I tyle. I basta. W okresie późnego renesansu i manieryzmu kult idei w dziele, poprzedzonej ideą doskonałości, pielęgnowaną w umyśle twórcy i pozwalającą czerpać z natury samo czyste piękno, takie pojęciowe piękno, a w rezultacie czynić sztukę nową, lepszą naturą, nie przesłonił wcale aspektu wykonawczego. Mimo że właśnie ta idea, disegno, pojęciowy rysunek, ta rozumowa strona sztuki była główną manierystyczną kategorią, ale nie jest prawdą, że jedyną. Ćwiczenie umiejętności, zwłaszcza w rysunku, a przez to cyzelowanie kunsztu,
stało się niemal obsesyjnie powtarzanym postulatem. Nic dziwnego, że to wszak Disenio ma być zapisem idei koncepcji dzieła, a wystylizowana, wyrafinowana wirtuozeria, sztuczność sztuki, stanowi cel artysty. Malarz, cytuję, powinien być niejako oszołomiony, działać furor divinus, w swym studium sztuki, w odrysowywaniu cech rzeczy, głosił Paolo Pino w dialogu o malarstwie. Postać, która nie udała się w pierwszym szkicu, nie uda się już nigdy. Malarz powinien mieć zatem przenikliwy wzrok, rękę pewną i niedrżącą, umysł swobodny. Nade wszystko więc boskie ingenium, boski talent prowadzi dłoń mistrza, no ale niezbędne jest także jej ustawiczne ćwiczenie. Giorgio Vasari, ów arcymanierysta, niby to skupiony wyłącznie na idei, na Disenio, w istocie uczynił osnową swej historiograficznej narracji w żywotach najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy, architektów, pierwsze wydanie 1552, poszerzone 1568, uczynił nieco innego, jak właśnie zręczność, biegłość, kunszt ręki. Wedle Vasariego Jan van Eyck na przykład zawdzięcza sławę dobrej umiejętności, pracowitym studiom, no i wyobraźni. Ale nade wszystko technicznej wynalazczości, rzekomo odkrył malarstwo olejne. W pierwszej epoce rozwoju nowego malarstwa, w pokoleniu Giotta i jego następców, sztuce towarzyszyło mnóstwo niedoskonałości, nieporadności i nieproporcjonalności, które nadrobiła epoka druga. Masaccio, kolejni mistrzowie wczesnego renesansu, z jej, jak pisze Vasari, lepszą manierą, większą starannością. Dopiero wszakże trzecia epoka, Leonardo, Rafael, Michał Anioł i inni, zaspokoiła wymóg doskonałości dzięki temu, że, cytuję, zastosowano w malarstwie łagodne zacieranie form postaci w zacienionej barwie, tak by światła pozostawały w wypukłościach i podobnie w marmurowych posągach, przebicia na wylot i pewne niezwykłe subtelności modelunku. Kryterium rozróżnienia między drugą a trzecią epoką stanowi, cytuję, subtelność wykończenia, stanowiąca o doskonałości i będąca kwiatem sztuki. Zresztą poszczególne biogramy artystów w tych żywotach powtarzają co rusz określenia w rodzaju. Niezwykle pracowity, kunsztowny w pokonywaniu trudności, doprowadził umiejętność do dzisiejszej sprawności. Doskonale wymodelowana postać w dolce maniera, to Masaccio. Wykonał dzieło pięknie i czysto, doprowadzając je do doskonałego wykończenia. Wprawny malarz, starannie wykonane historie. Rysował tak umiejętnie i dobrze, że mu nikt subtelności nie dorównał, to o Leonardzie. Miał łatwość w wykonaniu, o Correggio. Inwencje urzeczywistnione z wielką praktyką i zręcznością, o Parmigianini. I znamienne, że gdy Vasari chce przeciwstawić reprezentanta tej drugiej epoki, przedstawicielowi tej najlepszej, trzeciej, to powiada o rzekomym, nie wiemy tego, procesie sądowym, o zniesławienie, jaki wytoczyć miał stary Perugino młodemu Michałowi Aniołowi. A za cóż to? Co było tą najgorszą obelgą? Otóż to, że Michał Anioł zarzucił dawnemu mistrzowi nieporadność. Manieryści bowiem cenią szczególnie sprezzaturę. Ten termin sprezzatura ukuty został przez Baltazara Castigliona w Dworzaninie, Il Cortegiano z 1528 roku, aby opisać wzorzec dworskiego zachowania. Pojęcie Castigliona oznaczało dworską i dworną nonszalancję. W tłumaczeniu Łukasza Górnickiego
ni zaćmienie, mieć coś za nic. Nonszalancję dającą pozór łatwości w pokonywaniu trudności. Efektowne ukrywanie wysiłku w wykonaniu. Łatwo było to pojęcie odnieść także do sztuki. Castiglione pisze, że w malarstwie jedna ledwie linia, nie będąca wynikiem trudu, pojedyncze pociągnięcie pędzla wykonane ze swobodą i także zdaje się, iż ręka sama z siebie dokończyła linii zamierzonej przez malarza bez jego troski czy jakiejkolwiek pracowitości, ujawnia w pełni tę doskonałość rzemiosła, którą doceniają ludzie. Sprezzatura stała się rychło kategorią teoretyczną manierystów włoskich, takich jak Francisco de Holanda, Lodovico Dolce, Vincenzo Danti, Giorgio Vasari, Federico Zuccari i wielu innych. Swoboda jest główną i najtrudniejszą cechą doskonałości wielkiej sztuki. Sztuką jest ukrywać sztukę, wołał Lodovico Dolce w dialogu o malarstwie. Przywołując słynne łacińskie przysłowie summa ars celare artem, najlepszą sztuką jest ukrywanie sztuki. Sprezzatura kojarzona była z pojęciami facilita, leggerezza, grazia, buon maniera, łatwość, lekkość, gracja i wdzięk, dobra maniera, stylowość, wystylizowanie, wirtuozeria, stanowiących rdzeń manierystycznej teorii sztuki. Sprezzatura dotyczyć mogła nie tylko kompozycji i rysunku, ale także barw. W umiejętności właściwego operowania kolorami niezbędna jest pewna właściwa niedbałość, czyli owa sprezzatura, by nie powstawała ani nadmierna piękność kolorytu, ani nadmierne wykończenie postaci, lecz by kształtowało się przyjemne dla oka zdecydowanie w wykonaniu, pisze wspominany Dolce. Inaczej bowiem popada się w affettazione, która pozbawia rzeczy wdzięku. Przeciwieństwem sprezzatury, owego nizaćmienia, wedle przekładu górnickiego, którego chyba najlepszym sygnałem może być słynny autoportret Parmigianina w lustrze, wypukłym lustrze. Jest owa przesada, affettacja, affettazione u Górnickiego przełożone jako wydważanie. Opozycja obu pojęć stała się istną nicią osnowną manierystycznej pochwały sprawności kunsztu, przejawianego w wirtuozerii stylowości wykonania, owej buon maniera postulowanej przez Vasariego i innych pisarzy. Do XVII wieku, a więc do epoki, w której kształtuje się to coś, co nazywamy takim klasycyzmem akademickim, skupionym w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie i przede wszystkim w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu, założonej w 1648 roku. Zdawać by się mogło, że rękodzielny kunszt artysty w akademickich tekstach XVII-XVIII wieku, skupionych na wzniosłej idei, wielkim temacie, erudycyjnej inwencji oraz wynikającej z nich grand manière, wielkiej formy, wielkiego stylu. W tych tekstach, które są uczonymi elaboratami Gianpaola Belloriego, Filippa Baldinucciego we Włoszech, Nicola Poussena, Charles Alphonse Dufresnoy i André Felibiena we Francji, czy Gerarda de Lairès w Holandii, że ów kunszt ręki musiał zejść na plan dalszy, w sferę cieni. Trochę tak było, ale nie do końca. Sam Poussin w uwagach o malarstwie pisał, że na wielką manierę składają się jasne temat, koncepcja, czyli inwencja,
struktura i styl. Jak z tego widać, styl nie jest kwestią komponowania, lecz czystego wykonawstwa, sprawności rysunku i kładzenia farb. Styl, pisze Poussin, to odrębny dla każdego mistrza, sposób i umiejętność malowania i rysowania, zrodzona z talentu artysty dla wcielenia idei, dla wcielenia jakiejś rozumowej idei. Idea nie istnieje bez stylu, bez umiejętności wykonawczych. Trzy paragrafy dalej Poussin dokonuje konkluzji, której byśmy po klasycyście nie oczekiwali. Co zrobić, jeśli temat, który ma się przedstawić, nie nastręcza głębszej idei ani pobudzającej umysł inwencji? Na przykład pejzaż. Wtedy to niechaj malarz postara się tak użyć swego talentu, by dzieło godne było podziwu przez samą świetność maniery wykonawczej i by można było orzec materiam superabat opus. Dzieło zwyciężyło materię. Bo koniec końców to jest właśnie specyfika sztuki malarskiej. Tę myśl, że wzniosła idea potrzebuje niezbywalnie realizacyjnego kunsztu, powtarzają kolejni akademicy. Bellori, Dufresnoy, Felibien. Choćby zdanie z Felibiena. Teoria bez pomocy ręki nie jest w stanie osiągnąć zamierzonej doskonałości. Filippo Baldinucci, akademik rzymski, podaje w swoim wokabularzu toskańskim sztuk rysunkowych, pod tym pojęciem kryje się malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, definicję maniery, indywidualnego stylu wykonawczego. Otóż maniera to sposób pracy jakiegoś artysty, zespół oznak w sposobie wykonania właściwych tylko dla niego. Trudne do określenia odmienność od wiernego naśladowania praw natury, prawdy natury, równa temu, co artyści wkładają w dzieło od siebie. Kunszt wykonawczy stanowi odmienności œuvr mistrza. To jasne. Ale tym, co w tej definicji zgoła rewelacyjne i nowatorskie, jest stwierdzenie, iż to właśnie sposób opracowania dzieła różni go od samej natury. Czysta imitacja, mimesis, naśladowanie rzeczywistości nie wystarcza. Bo dopowiedzmy, gdyby sztuka imitowała naturę w absolutnej pełni, nie różniłaby się od niej, więc i nie byłaby potrzebna. Starczałoby nam samo piękno natury. Sztuka to kunszt oscylowania między upodobnieniem a różnieniem się od natury. Artystyczność, sztuczność, kunsztowność sztuki to właśnie owa ustanawiająca sztukę różnica, by nie rzec ponowocześnie za Derridą i Lyotardem różnia albo poróżnienie. I teraz na koniec kilka jeszcze uwag o rzemiośle artystycznym w dawnej myśli o sztuce, ale tylko już sygnalnie. Średniowiecze nie wytworzyło osobnego piśmiennictwa o rzemiosłach dziś zwanych artystycznymi. Nie powstały odrębne traktaty, ani nie pisano w traktatach teologicznych, tak jak pisano o malarstwie i rzeźbie, nie pisano w traktatach teologicznych o złotnictwie, jubilerstwie, gliptyce, tkactwie, szklarstwie czy ceramice. Nawet jeśli ich wytwory, jak witraże i tapiserie, należały do przedstawień obrazowych. Czytamy z rzadka o pojedynczych przedmiotach, że były kunsztowne i cenne. Jak u opata Sugeriusza, Sugera, Saint-Denis w połowie XII wieku, o antycznej wazie z porfiru oprawionej w postać orła. Waza porfirowa, którą ręce rzeźbiarza i tego, kto ją polerował, uczyniły godną podziwu. I tyle.
Albo jak u Honoriusza Augusto Dunensisa, zwanego czasem chyba niezbyt poprawnie Honoriuszem Zotem, pierwsza połowa XII wieku, pouczającego, że korona, świecznik, zawieszana jest w świątyni, by zdobiła kościół, by pouczała, że ci, co pobożnie służą Bogu, otrzymają koronę życia i światło radości wiecznej, by przypominała Jerozolimę niebiańską. Obserwujemy, że kategorie dyskursu teoretycznego z obszaru sztuk obrazowych, takie pojęcia jak delektacja, by zdobiła, by dawała przyjemność, ornatus decor, właśnie by wytwarzała piękno zdobiące, by pouczała docere, similitudo mimesis, by przypominała Jerozolimę niebiańską. To są wszystko pojęcia z kategorii teorii sztuki, teorii sztuki, piśmiennictwa o sztukach obrazowych, tu zastosowane do dzieła rzemiosła artystycznego. Słynny Teofil Mnich w swej Schedula Diversarum Artium, IX, może XI wiek, w tym rzekomo czysto technologicznym podręczniku łączył omówienie malarstwa z witrażownictwem i z typowym rzemiosłem artystycznym. Przy czym to ostatnie rzemiosło artystyczne zajęło mu 95 rozdziałów, a malarstwo tylko 45, namienna proporcja. Sztuki rzemieślnicze, głosi Teofil w przedmowie do Księgi III, to ornamentum, ornatum, ozdoba przybytku Boga. A wzorem jest tu wyposażenie świątyni Salomona uczynione z, cytuję, mądrością, rozumem, inwencją i wiedzą o wykonaniu, rozumie się dobrym wykonaniu, z wykorzystaniem zdolności umysłowych. Czyli i te sztuki muszą wyrastać poza swą mechaniczność czy manualność, stając się umysłowymi. Bo dobre wykonanie musi się łączyć z mądrością i rozumem i wykorzystaniem zdolności umysłowych. Natomiast realną równorzędność dzieł sztuk obrazowych i dzieł sztuk zdobniczych w dawnych społeczeństwach najlepiej bodaj ukazuje wymiana prezentów, jakiej dokonywał Dürer w czasie wspomnianej tu już podróży do Niderlandów. Za swój graficzny cykl Życie Marii dostał od niejakiego mistrza Konrada piękną parę noży. Czyli ten cykl graficzny wart był pięknej pary noży. Za obraz Vera Icon i rycinę Adam i Ewa dostał agatową kamę z postacią Lukrecji. To był podarunek złotnika Jana z Brukseli. Otrzymał odeń jeszcze pierścień i 6 drogich kamieni za pełny cykl miedziorytów, nie wiemy jaki. A z kolei mistrz Tomazin lub Tomazin dał mu alabastrowy pucharek za zaprojektowanie głowni miecza. Nie dziwi równorzędne stawianie dzieł rzemiosła złotniczego z rzeźbą, jak to miało miejsce w komentarzach Lorenzo Ghibertiego z połowy XV wieku. No bo po pierwsze, zawód złotnika od zawsze należał do najwyżej cenionych profesji, związany z wartością złota. Po drugie, wykształceni złotnicy najczęściej pracowali też jako rzeźbiarze, Ghiberti właśnie, później Cellini. A ich złotnicze prace często były małymi rzeźbami, więc były obrazowe i mimetyczne. Nie tu zatem tkwi dowód na wspólnotę obu działów sztuk. Niewiele jest zresztą odrębnych, nowożytnych już, traktatów o poszczególnych rzemiosłach artystycznych, takich jak ów autorstwa Benvenuta Celliniego, rzeźbiarza i złotnika, połączony wszakże z rozprawą o rzeźbie.
z 1568 roku. Odlewnicze złotnictwo, medalierstwo, rzeźba w brązie stają tu w jednym rzędzie z rzeźbą w marmurze. Traktowane wszystkie równo jako sztuki obrazowe, naśladowcze, z ich wysoką teorią konceptualną. Acz przeważają w całym tym traktacie, zdecydowanie przeważają, kwestie samej techniki wykonawczej. Podobne zrównanie czyni Francisco de Holanda we wspomnianych dialogach rzymskich, debatując, który w imaginowanej dyspucie z Michałem Aniołem i Wittorią Colonną debatuje o godności malarstwa. Z innymi sztukami łączy je malarstwo, jakżeby inaczej, w kręgu manierystów, rysunek, ten intelektualny rysunek Dizenia. Ciekawe, że ten wykształcony w Portugalii malarz i iluminator, pracujący na rzecz splendoru monarszego dworu, przywołuje nie tylko rzeźbę i architekturę, ale też inne rzemiosła. Wszystkie na świecie ręczne roboty, w tym wyroby złote, srebrne i z innego kruszcu. I pisze, dobry rysownik będzie mógł rzeźbić w marmurze lub cyzelować w brązie i srebrze, choćby nigdy w życiu nie miał w ręku potrzebnych do tego narzędzi. Sama moc rysunku uczyni go podobny. Oto więc odlew w brązie i złotnictwo podporządkowane zostają prymatowi Dizenio, namiennego dla teorii sztuk obrazowych, malarstwa i rzeźb. Cellini, opisując w autobiografii swą arcykunsztowną salierę, solniczkę, podkreśla wprawdzie to, co w niej rzemieślnicze i techniczne, rozmiary i drogocenne materiały, złoto, emalia, heban, ale także kunszt. Cytuję, jak najdokładniejsze wykonanie, jakby dłutem rzeźbiarskie wycyzelowanie. Najobszerniej jednak i ze szczególną dumą opisuje w tym dziele niby to złotnictwa. Opisuje przemyślny, pełen inwencji program ikonograficzny, czyli ową wzniosłą ideę z manierystycznej teorii obrazowej. Widać w tym całym fragmentarycznym, trochę urywanym przeglądzie, że rękodzielnicze sztuki właściwie od początku włączone zostały w dyskurs teorii sztuk obrazowych. Tamte zaś wcale nie pozbyły się pod presją teorii mimetyzmu, logocentrycznej literackości oraz kultu wzniosłej idei i jej przekaźnika boskiego Dizenio, nie pozbyły się swego immanentnego statusu rękodzielnictwa, techniczności, mechaniczności, uczyniwszy zeń, jakby Arebourg, własny wyróżnik i powód do chwały. Tak oto splotły się dwie linie, dwa dyskursy w piśmiennictwie o sztuce, wytwarzając pole wspólnoty dla sztuk pięknych, tych wzniosłych, obrazowych i sztuk dekoracyjnych, rzemiosł artystycznych. No i właśnie, może tutaj, dotknięte tylko w tym odczycie, czy zarysowane, to wspólne pole powinno być scenerią nowej opowieści o dawnej sztuce i jej teorii. I w jakimś zakresie to wspólne pole prezentowane jest już poprzez konkretne obiekty w naszej nowej galerii sztuki dawnej, do której obejrzenia tych z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli, zapraszam.